wysadzimy dużo fasoli. 1,5 hektara. To już niedobra. Jak się łamie, to już się odrzuca na palenie. No i ta tak samo. Musicie kluczyk, zaraz. Przymyka się, bo to są takie piwosze, co by przyszedł w nocy, wziął parę snopki, umucił się i sprzedał. Jakby się rano byli panowie, to była fasola w workach, bo tu skup jest, syn kupuje, go był, samochód zabrał. Zamknięty. To była kasa, wie pan, zostawała. I tak teraz, bo skupy są... Suchy to nie ma, wie pan. Ale jak jest mokry rok, to tu się włoży, tu powietrze przejdzie przez ten. Tu był ściągany z zielonym, tu widać nawet to. Nowa zasycha. Już to nie jest suche, ale ten tego po polu to jest suchy. Setka nizia. Było prawie 9 ton grochu. Teraz, bo wczoraj wziął 3,6 i dzisiaj 52,5 metra. Ludzie już muszą. 8 zł kilogram płacą. Początkowo też od 8 zł zaczął. A potem był już 9,5 nawet. Trochę, a potem znowu obniżyli na 8.